Sytuacja kadrowa na pewno Państwa interesuje najbardziej. Na tą chwilę wszyscy zawodnicy są do dyspozycji, więc jesteśmy w optymalnym składzie osobowym. I to jest chyba najważniejsza wiadomość, bo i Dialiba, i Dawid Nowak są przygotowani do występu spod Beskidziem. To były nasze dwa największe zmartwienia, ale jest wszystko ok, także myślę, że obaj będą przewidziani do 18 meczowej. Co do samego meczu, wiemy, jak trudne zadanie nas czeka, bo tak naprawdę w tej chwili to Podbeskidzie jest faworytem tego spotkania, ma 3 punkty więcej i wygląda naprawdę solidnie. Potrafiło uporać się z Ruchem Chorzów, z Zawiszą Bydgoszcz na wyjeździe i zremisować z Bełchatowem, także z respektem podejdziemy do tego pojedynku, ale bez lęku wielkiego, bo ja jestem przekonany, że szczególnie u siebie z zespołami, które prezentują podobny potencjał piłkarski, powinniśmy sobie radzić i zrobimy wszystko, żeby punkty zostały w Krakowie. Dziękuję bardzo, bardzo proszę o pytanie. Proszę, czy ta zapoczątkowana, miejmy nadzieję, seria z punktami wpływa na zespół tak, że czuje się mocniejszy? Na pewno wpływa. Ciężko szukać pozytywów w przegranych spotkaniach, ale takie i po Legii, i po Górniku, i po Jagiellonii staraliśmy się wyciągnąć. Ja uważam, że ten optymizm bierze się jeszcze z jednego powodu. Zawodnicy czują się coraz mocniejsi fizycznie. I tak jak mówiłem, ta praca zacznie procentować i mam nadzieję, że jesteśmy w tym momencie, kiedy będziemy powolutku zbierać żniwo tego, jak pracowaliśmy, jak przygotowujemy się w tej chwili fizycznie, bo nie będę ukrywał, że tutaj mieliśmy duży problem i duże rezerwy do wykorzystania. Chyba już się Pan musi pogodzić z myślą, że to już jest koniec transferów i z tym zespołem, który ma Pan obecnie, trzeba będzie pracować. No, no może i dobrze, bo to w tym momencie już to będzie zgrywanie, prawda? Jeszcze większe, już nikt nowy nie dojdzie. No, może by się jej przydał, ale no to też trzeba patrzeć na to pod kątem, że możecie się już wreszcie zgrać. Tak, na pewno tak i w tej chwili staramy się przygotować jak najwcześniej już do grudniowego okna transferowego i tam już musimy być przygotowani na to, co nas będzie czekało. Rzeczywiście ta kadra, którą w tej chwili mamy, jest tak naprawdę zamknięta, transferów nie spodziewamy się w tym oknie, więc ci, którzy zostali w tej chwili, będą do mojej dyspozycji do końca rundy jesiennej. Panie Rzeczy, tak się dopytać, co się wydarzyło, bo wiem, że no, były plany jeszcze ściągnięcia piłkarza, nie udało się porozumieć, czy jak to wyglądało? Dokładnie tak, jak Pan powiedział, nie byliśmy w stanie porozumieć się w kilku aspektach tego transferu, więc, ale nie płaczemy, ci, którzy są w stanie podołać. Trenerze, z Podbeskidziem przyjeżdża trener Ojrzyński. To jest Pana, nie wiem, dobry znajomy, przyjaciel, jakby Pan określił? To jest mój przyjaciel. Znamy się z Leszkiem od 1994 roku, od momentu, kiedy rozpocząłem studia na warszawskim AWF-ie. Lechu był moim takim przewodnikiem studenckim. Kończył studia i nad tymi młodymi studentami, piłkarzami AZS-u. Opiekował się nimi, pomagał w wielu dziedzinach, nie tylko naukowych. Także no, łączy nas nie tylko długa znajomość, ale i sympatia, bo z Leszkiem jestem przez te 20 lat znajomości w ciągłym kontakcie i wspieramy się, spotykamy się nie tylko przy okazji wydarzeń sportowych, ale w wielu fajnych akcjach razem uczestniczyliśmy i to jest bardzo, bardzo miłe spotkanie. Ja zawsze Leszkowi kibicowałem, zresztą wielu moich kolegów, których miałem przyjemność poznać i spotkać na AWF-ie, wybrało drogę trenerską, blisko związaną ze sportem i to była taka naprawdę kreatywna grupa i kilku z nich jest w tej chwili w tym świadku piłkarskim dość wysoko. Można mówić o jakiejś przewadze takiej psychologicznej, no bo znacie się nawzajem, znacie swój warsztat? Nie, ja miałem tą przyjemność z Leszkiem, łączy nas oprócz znajomości wspólna historia, bo ja po Leszku przejąłem zespół Legii 87 rocznik, później Leszek był w Zniczu po krótkiej przerwie, ja pracowałem również w Zniczu, więc ta historia i droga jest wspólna przez niższe ligi do ekstraklasy. A swego warsztatu tak naprawdę nie znamy. Wiem, że Leszek jest doskonałym motywatorem
umie wywrzeć presję i że tak to nazwę, wsiąść na psychikę komuś, bo nawet w pojedynkach w ping-ponga ciężko było z nim wygrać bez wywieranej presji. Także zdaję sobie sprawę z plusów i mam nadzieję, że po cichu minusy pod Beskidzie również udało nam się wychwycić. Czasem trener chce panu piłkarzy przeziębić podobno. Tak, ja już powiedziałem, że Dawid Nowak absolutnie nie ma prawa oblać się lodem, bo to jest gotowe zapalenie płuc, więc dwóch pozostałych może, ale z Dawidem przeciągniemy tę sprawę przynajmniej o 24 godziny. A to jeszcze dopytam, pamięta pan może jakieś konkretne historie związane z trenerem Ojrzyckim jeszcze z czasów studiów może? Oj, wiele, naprawdę. To może jedno, wierzyć, że ciężko mi teraz, muszę je od razu wyselekcjonować, bo nie wszystko nadaje się do prasy, także. Naprawdę barwna postać, bardzo, bardzo pozytywny człowiek, uczciwy i rzetelny w tym, co robi. Nie oszust i nie sprzedawca marzeń. Widać, że stawia na ciężką pracę. Obrał drogę również powolnego wspinania się i wszystko to, co ma, zawdzięcza swojej ciężkiej pracy i to bardzo szanuję.